No cóż, moi mili, witam. Po krótkiej przerwie może się uda, że szamance z siebie dzisiaj wykrzesa, choć nie jest łatwo. Taki dzień dziś. No, chyba do najłatwiejszych nie należał, ale może to tylko dla szamana. A można powiedzieć, że to nie kwestia dnia, tylko ilość właśnie treści, które przez szaman odkodowuje, tak by to należało nazwać, czy można powiedzieć w szerszym spektrum czyta, no powoduje, że po takim okresie siłą rzeczy najchętniej by się walnął i spał, o tak to powiem. No i ostatnio też tego snu dużo potrzebuje. Tym bardziej, że ten sen nie jest taki zwyczajny, bo on jest w większości też snem świadomym, w którym te procesy dzieją się tylko w pozycji horyzontalnej, choć pozycja ciała nie ma tu znaczenia de facto. No, to tak, moi mili, sam szaman też czasami musi postękać, jak to mówi, ale faktycznie intensywność pewnych procesów, co nie jest tylko w wypadku szamana aktywne, bo może to być aktywne u każdego, kto jak gdyby z tego okresu czy czasu korzysta w taki sposób. Szaman korzysta na maksa siłą rzeczy, skoro już stał się szamanem, no to nie ma innego wyjścia. Chyba że z tej roli kiedyś będzie chciał zrezygnować, ale to chyba się nie zdarzy, no ale nie ma co mówić o tym. Zobaczymy. Widzę trochę pytań, czy dyskusja rozgorzała na czacie. Może się szaman nawet ustosunkuje do tego. No bo dziś wypadałoby ruszyć trochę dalej, moi mili, z tymi czakrami. Tym bardziej, że okno się otworzyło, no i w takim oknie wiele można zrobić. Tutaj bardzo ciekawe i zasadne pytanie. Czy poziom otwarcia wpływa na możliwość pozbycia się? No, czak. Wszyscy mogą całe przeczytać na czacie, więc szaman nie będzie tego czytał. Można tak powiedzieć, nie ma żadnego stałego poziomu otwarcia czakr, tak jak to niektórzy mają takie przekonanie w świadomości. Nie ma nic takiego jak stałe otwarcie czy stałe zamknięcie. Czakry są to takie dynamiczne centra, które po prostu ze swojej natury są w ciągłym ruchu i się ciągle w jakichś takich granicach powiększają i zmniejszają. Co nie znaczy, że u każdego człowieka to tak samo wygląda. Oczywiście, że poziom tego otwarcia i zamykania jest różny, ale generalnie jest to, no, może z wielkiego otwarcia w bardzo krótkim okresie czasu nastąpić wielkie zamknięcie. A wiąże się to z tym, że tak jak powiedziałem ostatnio, co też generalnie nie jest wiedzą powszechną, bo wiedzą powszechną jest raczej taka wiedza, że ludzie uważają, bo tak powszechnie, takie jest powszechne przekonanie, przynajmniej w naszej kulturze, że człowiek uduchowiony, co w zasadzie samo z siebie nic nie znaczy, no ale jest często używane. Człowiek, nie wiem, światły, człowiek dobry ma czakry otwarte bardzo, a człowiek, który jest, nie wiem, jakimś tam
w nawiasie to powiem złym człowiekiem, bo nie chce mi się to wymyślać, ma te czakry zamknięte. Natomiast tutaj nic bardziej bezbłędnego niż takie przekonanie, ponieważ czakry można otwierać na najprzeróżniejsze sposoby i można powiedzieć, że właśnie ta dualność, którą mamy tutaj do dyspozycji, jest również możliwa do otwierania i zamykania czakr. Ta sama energia w jednym przypadku może czakrę otwierać i zamykać w innym przypadku. Dokładnie to samo. Zależy to generalnie od systemu przekonań w danej chwili funkcjonujących w istocie ludzkiej. Można oprócz tego czakry otwierać lub zamykać w sposób mechaniczny, czyli różnymi tam absurdalnymi w większości technikami, które no, szczególnie w okresie ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat zostały na najprzeróżniejsze sposoby powymyślane. No i one, powiem tak, mają to do siebie, że są skuteczne na bardzo krótkim poziomie, ponieważ na bardzo, bardzo krótkim czasie, ze względu na to, że czakry są związane z systemem, można powiedzieć, nie tyle świadomości i nie tyle postrzegania istoty, bo w pewien sposób one tworzą model postrzegania, czy są używane do tworzenia tego modelu, natomiast oddziaływuje również na czakry nasza podświadomość, więc to wszystko, co jest zapisane w podświadomości, część tych programów również oddziaływuje i stymuluje czakry. I w krótkim okresie czasu możemy sobie uruchomić program, który będzie je otwierał w danym momencie naszego życia, w danym momencie, w którym używamy taki, a nie inny wzorzec postrzegania, co nie zmienia faktu, że w podświadomości mamy mnóstwo programów, które z tym wzorcem mogą być w sprzeczności i one będą oddziaływać na te czakry w zupełnie odwrotnym kierunku, więc siłą rzeczy takie mechaniczne, na przykład otwieranie, no w tym momencie, jeżeli mamy w podświadomości wzorce sprzeczne, w dłuższym okresie czasu się to nie sprawdzi, bo siłą rzeczy tak jak gdyby dwie przeciwstawne energie będą oddziaływać na taką czakrę. Nawet można powiedzieć, obserwacja w pewien sposób, tak jak to Hindusi opisują czakry, że są to takie wiry, które obracają się raz w jednym, raz w drugim kierunku. No w pewien sposób to oczywiście jest bardziej metafora, bo to nie do końca są to wiry obracające się raz w jednym, raz w drugim kierunku, ale z pewnością ten model no, jest kompatybilny z tym, jak to wygląda na przestrzeni i to ułatwia, można powiedzieć, ten model już takie przystosowywanie się właśnie do takiego dualnej roli, jaką czakry odgrywają w systemie, można powiedzieć, w strukturze istot. Ale powiem tak, na tą chwilę szaman zakomunikował, oczywiście to nie jest tylko wiedza, informacja, którą szaman przekazuje,
ale ta wiedza jest bardzo niepełna i można powiedzieć, że wszyscy, którzy do tej pory się o ten problem otarli, to postrzegają to, można powiedzieć, bardzo jednostronnie, to znaczy nie widzą, czy bardzo rzadko jest możliwość postrzegania, to można powiedzieć, od drugiej strony tego wzorca, czyli z punktu widzenia tych wszystkich, którzy ten wzorzec, czy jak to nazwać, no niech będzie, że wzorzec, czy ten tą strukturę zamontowali jako coś, co ma spełniać w tej rzeczywistości naszej konkretną rolę, a mianowicie najistotniejsza funkcja czakr polega nie tylko na tym, żeby w pewien sposób one oddzielały istotę od siebie, bo dopóki no, patrzy na ten świat czy wszechświat, jak to szaman mówił, przez okno, które jest kompletną iluzją, bo do tego świata czy wszechświata, jak to powiemy, czy do siebie samego ma dostęp, no niekoniecznie przez iluzoryczne drzwi, który, czy portal, który jest jedną, czy drugą, czy siedmioma czakrami naraz. Ale moi mili, najistotniejsza funkcja czakr polega na tym, że one budują, można powiedzieć, tutaj ten specyficzny bardzo system wcieleniowy, w jakim wszystkie istoty, które się tutaj wcielają, są, w jakim są zamknięte, w jakim wszyscy jesteśmy zamknięci w pewien sposób. To właśnie programy, a co za tym idzie, nierównowaga, kiedyś mówiło się na to karma, teraz no myślę, że dużo adekwatniejszym określeniem jest określenie nierównowaga, czy tam nierównowaga nulifikacyjna, czy dwunulifikacyjna, jak to rajscy określili. Moi mili, właśnie czakry spełniają rolę takich transformatorów, które z racji użytego z jednej strony, bo jest to oddziaływanie, można powiedzieć, dwustronne, z jednej strony system postrzegania istoty w danej chwili jest taką soczewką, czy można powiedzieć takim punktem, z którego powiem tak, troszeczkę szaman się wróci, ponieważ już dzisiaj kilka razy ten temat przerabiał, można powiedzieć, tak wewnętrznie. Nawet część tego materiału jest nagrana. Miałem nawet tą audycję puścić z playbacku, ale nie zdążyłem tego poprzegrywać, a niestety mam tylko jeden komputer. No i znowu było strasznie, by to wszystko szumiało. Więc może następnym razem, a może już wcale, zobaczymy, może będzie tylko do wykorzystania przez innych. W każdym bądź razie można powiedzieć, że te treści ściągane, czy nie tyle ściągane, bo to są treści, do których szaman, można powiedzieć, ma permanentnie dostęp online, ale żeby momenty, w których analizuje to głębiej, no nie są, no nie, byłoby to bez sensu, gdyby tylko to mógł szaman robić i robiłby to cały czas, więc można powiedzieć, że każdy taki moment, w którym pewne treści zostaną przerobione, przeanalizowane, czy informacja w jakiś sposób syntetyzowana,
zmienia no, siłą rzeczy już całe postrzeganie na ten temat i z powrotem trzeba się tego wyzbywać, żeby można było budować no, jak najbardziej taki spójny i choć czasami taki alogiczny trochę w pierwszym przy pierwszej werbalizacji, jak to często się dzieje, jak szaman mówi, taki model, ponieważ taki model buduje de facto najbardziej świadomość, choć może z różnych względów być trudno zrozumiały dla was oczywiście, ale powiem wam szczerze, że niestety nasz język, mówiłem to już wiele razy, ale to nawet nie chodzi o język, tylko płytkość i ten indeks znaczeniowy słów, tutaj jeszcze do tego będę wracał, choć często o tym mówię, jest z jednej strony bardzo płaski, a z drugiej strony tak zaśmiecony i zabrudzony wieloma znaczeniami słowa, których używamy, że w zasadzie przekazanie takich treści, które są no, bardzo szerokospektralne, jak to szaman nazywa, czyli można powiedzieć dotykają wielu gęstości równocześnie i de facto na każdej gęstości, mimo że te treści czy te algorytmy są tylko swoim wyższym czy też niższym poziomem, czyli w zasadzie są ze sobą kompatybilne, ale ponieważ filtrowanie informacji, dopóki istota pozostaje w tym świecie, który jest światem dualnym, no można powiedzieć jest nie wiem, czy szaman nie ma za mało energii na tłumaczenie tego teraz, no ale nic, spróbujemy moi mili, bo tutaj można powiedzieć ścieżki mało, że nie są wydeptane, to jeszcze w zasadzie dopiero się je tworzy. No więc jeszcze troszeczkę wcześniej się wrócimy i pójdziemy ścieżką trochę równoległą, ale obok, moi mili. Wiele razy szaman mówił ostatnimi czasy, że czasami ten sam mechanizm funkcjonuje przy bardzo wielu, często zupełnie ze sobą niepowiązanych sytuacjach, zdarzeniach, treściach. I można powiedzieć, że analogicznie funkcjonują trochę czakry, czyli cały ten system czakralny. On w pewien sposób służy, jest takim z jednej strony katalizatorem, z drugiej strony transformatorem treści, które przechodzą przez system postrzegania istoty, jednocześnie przez system emocjonalny są zabarwiane i są zapisywane w kolokwialnie mówiąc duszy istoty, czy też w strefie nulifikacji, jak to określili rajscy.
Tylko, że moi mili, tutaj jest mały, mały haczyk w tym wszystkim, który no właśnie niedawno, czy w zasadzie to nie ma znaczenia, ale teraz został przez szamana w ogóle zrozumiany na innym poziomie postrzegania. Mianowicie cała pułapka tego systemu wcieleniowego, w którym wszyscy tutaj postanowiliśmy się wcielić, kiedyś tam, zaznaczam, polega na tym, że on nie więzi tylko umysłu istoty, on nie więzi tylko ciała istoty, jak niektórzy by chcieli wierzyć, ale on zbudowany jest dużo wyżej i on w pewien sposób izoluje strefę, czy powiem inaczej, część duszy istoty, która angażuje się w tym kwadrancie galaktyki. Ponieważ to nie chodzi tylko o Ziemię jako jedyną planetę, która tutaj w taki sposób ma to troszeczkę, czy nie troszeczkę, ale wyizolowane. I na potrzeby, można powiedzieć, tej wiedzy i tego, co szaman chce przekazać, co dla wielu z was również może być no bardzo trudne w ogóle do przyjęcia, bo burzy z pewnością poukładane już u niektórych przekonania. No ale powiem tak, szaman nie ma na celu burzyć komukolwiek jego systemu przekonań, bo ci, którzy chcą się rozwijać i chcą budować świadomość i chcą pracować ze świadomością, doskonale sobie z tym poradzą. A ci, którzy w inny sposób chcą pracować ze swoją świadomością, no to będą do tego się ustosunkowywać w inny sposób i po swojemu. Czyli można powiedzieć, każdy wybierze z całego spektrum to, co jest mu najbardziej potrzebne. Ale słuchajcie, to jest tylko taki wtrąd w to całe zamieszanie. Natomiast kwintesencja całej tej pułapki, której siłą rzeczy absolutna większość tkwi, jest to, że w pułapkę została złapana część duszy, a nie istota, która się inkarnuje, czyli w pułapkę została złapana świadomość, moi mili. I wszystko, co strukturalne, czyli ciało, umysł, jaźń, można powiedzieć, wszystkie te specyficzne
pomoce, które mamy na różnych gęstościach i tak dalej, są to specyficzne tryby, układanki, która ma na celu jak najdłużej utrzymanie świadomości w iluzji oddzielenia. No i powiem tak, ta pułapka jest na tyle skuteczna, że bardzo, bardzo rzadko jakiejkolwiek istocie, która wciela się, w tym kwadrancie galaktyki, to jest no prawie 1/3, nie cała, ale taka wielkość około ponad 1/4, niecała 1/3 drogi mlecznej. Może kiedyś szaman będzie miał opcję i o tym powiedzieć szerzej i nie tak bardzo ogólnie, ale to teraz jest zupełnie niepotrzebne i mało istotne. Wracając, moi mili, do tej pułapki, ta pułapka jest bardzo skuteczna właśnie dlatego, że w zasadzie sięga już sedna istnienia, czyli świadomości. Wychodzi poza strukturę istoty. Więc można powiedzieć, że istota nie ma opcji na jakąkolwiek weryfikację. Bo to, co ewentualnie mogłoby zweryfikować całe to oszustwo, jak to szaman nazywa, jest już zamknięte w pułapce. To trochę, moi mili, tak, jak gdyby wziąć do wiaderka czy do garnka trochę wody z oceanu, zanieść to gdzieś do domu, postawić w piwnicy i twierdzić, że ma się w domu ocean. No, można powiedzieć, że dopóki ta woda by była świeża, to może jeszcze, no, chociaż z pewnością już wielu właściwości oceanu by nie przenosiła, no, ale jeszcze teoretycznie można, to zaznaczam, jest metafora, ale myślę, że metafora dość trafna. Wiele mogłaby na początku przenosić, ale z czasem nie dość, że straciłaby to życie, które na początku z pewnością w tej wodzie by było, czy to w formie planktonu, czy jakichś innych mikroorganizmów, no to przestałaby się z pewnością rozwijać i przestałaby w niej płynąć energia. To oczywiście jest metafora. No i mniej więcej odzwierciedla to stan tego, co dzieje się, no chociażby, a w zasadzie no to nas najbardziej interesuje, tutaj na tej planecie, na której żyjemy. Tutaj też mimo wielkiego, wydawałoby się, rozwoju technologii, rozwoju niby cywilizacyjnego, można powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej totalnego zniewolenia i można powiedzieć krawędzi w
za którą no, czeka nas nie tyle chaos, co no, wręcz zagłada, choć może nie brzmi to optymistycznie, no ale moi mili, gdyby to zrobić stop klatkę, no to można powiedzieć, że czy nie tyle można powiedzieć, co należałoby się dziwić, że w ogóle jeszcze ta planeta daje sobie radę z tym, co wyczyniają na niej ludzie. Gdyby przeanalizować tak ostatnie kilkadziesiąt lat. No ale można tak powiedzieć również, że gdyby nie technologie i pomoc z różnych, z jednej strony pomoc, a z drugiej strony no trudno to nazywać pomocą, aczkolwiek dopóki służy temu, żeby utrzymać tu status quo na tej planecie, no to siłą rzeczy pomocą jest. Oczywiście dla tych, którzy chcą ten stan utrzymać, my prawdopodobnie, czy tam wy byście to postrzegali niekoniecznie jako pomoc, ale jako ingerencję, no ale dzięki tej ingerencji właśnie pewne rzeczy się nie zadziewają i pewne mechanizmy, które w zasadzie wiele razy już miały być tutaj odpalone, mechanizmy takie oczyszczenia po prostu, żeby tutaj wszystko zaczynać od początku, no to tak się nie dzieje. I tutaj powiem tak, nie ma to znaczenia, czy to jest takie, czy inne, nie stało się tak i jest szansa, ciągle to szaman powtarza, w tym z jednej strony bez nadziei, bo wiele informacji, które przekazuję, tak może być interpretowane, choć ja bardzo uczulam na to, żeby właśnie nie interpretować tego w taki sposób, ponieważ te informacje mają służyć budowaniu świadomości, a nie osądzaniu świata, w którym żyjemy, czy rzeczywistości, w której żyjemy. Moi mili, ta rzeczywistość jest taka również dlatego, że każdy z was robi to, co robi, lub być może czegoś nie robi. Z takich czy innych powodów. Więc dopóki mamy jeszcze możliwość zmiany tego, no to znaczy, że to wszystko można odwrócić. I de facto nigdy nie wiadomo, co szaman też zawsze podkreśla, w którym momencie przestrzeń nasyci się na tyle informacją, że zostaną uruchomione nawet wsteczne mechanizmy, które no, będą mogły odbudować, czy regenerować, czy uruchomić jakieś jeszcze inne sposoby na taką wręcz wsteczną harmonizację, która doprowadzi no, do lepszych efektów. Choć też nie chcę używać słowa lepszych, bo właśnie może dlatego, czy może nie właśnie dlatego, tylko przede wszystkim dlatego, że szaman poza w pewien sposób model dualności wyszedł, to jest możliwe przekazywanie wam w ogóle tych treści, bo gdyby w tym modelu tkwił i osądzał te mechanizmy, o których opowiada, jako takie czy inne, to z pewnością nie byłoby to możliwe. Albo by oszalał od tego, albo nadął się jak balon i po prostu od tego pękł. Także jedno i drugie raczej nie. Nie byłoby rozwojowe. No i zrobiło się z tego pół godziny. Rzucę okiem na czata.
No, w zasadzie Jola tak. Całkiem fajnie to wyjaśniła. Różne dylematy. Proces, moi mili, odczakrzenia, gdyby korzystać z potencjału czasu przejścia, jak to szaman nazywa, czy też fali, w 80%, co de facto rzadko się zdarza na przestrzeni, ale jak najbardziej jest możliwe, to w dzisiejszych warunkach 30% populacji powinno być już bez czakra. No może nie na dzisiejszy, w dzisiejszym dniu, ale w przeciągu dekady. Natomiast praktycznie no, na tą chwilę, to jeżeli w ciągu dekady 3% udałoby się, żeby się tego pozbyło, to by była rewelacja. No, szaman nie jest aż takim optymistą. Raczej idzie to w kierunku tego, jak to nieraz powtarzam, że jedyną opcją, jaka w ogóle jeszcze będzie tutaj możliwa, będzie tylko funkcjonowanie dwóch alternatywnych trochę rzeczywistości względem siebie, pod warunkiem, że tą drugą, której jeszcze nie ma, a w której przypuszczam, że niektórzy z was chociaż chcieliby z pewnością żyć, bo gdybyście mieli wgląd chociaż taki punktowy w to, jak ten świat, w którym żyjemy, będzie wyglądał za 20 lat, to myślę, że większość z was z pewnością by bardzo nie chciała w takim świecie żyć. A są bardzo nikłe szanse, żeby ten świat akurat się nie zamanifestował. Natomiast świat alternatywny, jeśli nie zostanie zbudowany w przeciągu dosłownie kilku lat następnych, to jest takie wielkie zawyżenie, że można powiedzieć, że mamy na to dekadę. Dekadę to mamy pod warunkiem, że to już w jakiś sposób jest zapoczątkowane. Obojętnie, czy na poziomie mentalnym, czy na poziomie działania, ale musi to już być zapoczątkowane. Natomiast ci, którzy za 10 lat czy za 9 się zdecydują na to, no to raczej już będą mieli kiepskie szanse cokolwiek wdrożyć, bo Matrix będzie zbyt silny, albo będzie w taki sposób zobaczymy, bo ta rozsypka, no to jest też skrajna alternatywa, która no z jednej strony może służyć wielu rzeczom, ale z drugiej strony może bardzo wspomagać alternatywę, która będzie tutaj bardzo niemile się manifestować, gdyby wystąpiła. Bo trzeba pamiętać o tym, że większa część populacji żyjącej na planecie to są istoty o niskiej świadomości i w wypadku takiej sytuacji, kiedy wszystko się dzieje, można powiedzieć, rewolucyjnie, no to warunki są bardzo ciężkie do życia, to troszeczkę się cofamy do epoki kamienia. No i zawsze w takich sytuacjach przeżywa tylko ten, który jest silny i ma większą siekierę, albo potrafi więcej dla siebie upolować. Więc o tym też trzeba pamiętać i lepiej, żeby taka alternatywa się nie manifestowała. Aczkolwiek powiem tak, patrząc na to, co jest stymulowane i to w sposób świadomy i celowy,
To będzie tam 3 minutki odnośnik, może nie polityczny, ale do sytuacji, która się dzieje teraz na świecie, bo dawno o tym szaman nie mówił. No to można powiedzieć, że ten scenariusz też jest mocno brany pod uwagę przez nadzorców tego bałaganu, ponieważ no, wszystkie dotychczasowe scenariusze nie bardzo im wychodzą, a to jest wśród niektórych z nich dobry scenariusz, jako taki scenariusz początkowy pod, no, można powiedzieć, czy może nie tyle pod, co przed uruchomieniem technologii totalnej kontroli umysłu, ale nie odbywającej się, można powiedzieć, jako permanentne działanie, ponieważ to nie miałoby żadnego głębszego ani długofalowego sensu, ale odbywającego się po to, żeby, można powiedzieć, w bardzo krótkim okresie czasu zmienić całkowicie system przekonań na planecie. Implantując w umysły, czy tam w mózgi, no ale poprzez mózgi, w umysły ludzi, po prostu treści, no, służące do właśnie budowy całego nowego modelu, można powiedzieć, no, rzeczywistości, może tutaj to jest za dużo powiedziane, ale systemu przekonań i systemu postrzegania. O tym dzisiaj nie będę szerzej mówił, bo wolałbym w ogóle na ten temat nie mówić, bo to są już pomysły szaleńcze zupełnie. No ale coraz bardziej brane pod uwagę jako no, jedyna alternatywa osiągnięcia zamierzonych wcześniej celów. Cóż, moi mili, dzisiaj tak nie rozpędził się szaman może za mocno, bo te treści bardzo mocno się mielą, ale to się wszystko będzie porządkować. Teraz jest taki wysyp bardzo duży, no i jeszcze przynajmniej do połowy października będzie, bo raz, że szaman trochę eksploruje przestrzeń, która no, wymaga od niego niesamowitego, nie powiem rozdwojenia, ale takiego rozciągnięcia percepcji w czasie, bo z jednej strony w zasadzie żyje już w permanentnym takim metaforycznym tu i teraz, ale można powiedzieć, że na tą percepcję rzeczywistości, którą wam tutaj prezentuję, czy ta percepcja rzeczywistości jest też możliwa dzięki temu, że ma w pamięci, może nawet nie tyle w pamięci, co w świadomości, a to jest dla szamana wielka różnica, wiele zdarzeń, które miały miejsce wiele lat temu, w taki sposób, jakby one się działy wczoraj. I w zasadzie tylko dzięki temu połączeniu tych trzech czasów, jakby to powiedzieć, choć jest to no, takie permanentne tu i teraz, to wszystko jest możliwe. Gdyby szaman nie pamiętał pewnych zdarzeń, których było mnóstwo i może nawet takie audycje będą miały miejsce, choć to są takie, można powiedzieć, bajkowe trochę scenariusze,
ale ludzie, myślę, że wy też takie bajki lubicie i te, mimo że one dla szamana są mało istotne, to żeby przedstawić, no, można powiedzieć, sposób, dzięki któremu w ogóle pewne rzeczy są możliwe, no to czasami są użyteczne. Poza tym bajki same w sobie są siłą rzeczy jedną wielką metaforą i to jest metafora bajki i metafora metafory bajki jednocześnie, to co teraz mówię, więc z tego względu są łatwiej przyswajalne. Natomiast czasami jak szaman z perspektywy tu i teraz rozkłada tą, te konstrukty rzeczywistości jeszcze słowami, za pomocą słów, których, no jak to będę do upadłego jeszcze, dopóki to się nie zakoduje w świadomości, używał, dopóki ich indeks znaczeniowy jest nie do końca adekwatny, no to no z jednej strony w perspektywie czasu ma to duży wpływ na budowanie świadomości, ale w czasie takim wąskim w zakresie czasu, no to jest takie no dość w odczuciu dla was może być chaotyczne. Bo szamana tu i teraz troszeczkę już jest, czy może nawet nie troszeczkę, ale momentami jego spektrum no, jest bardzo szerokie i niekoniecznie jest takie proste do ogarnięcia przez was. Wy w większości jednak używacie liniowej rzeczywistości i jesteście bardzo zdeterminowani czasem. Natomiast niektórzy z was zaczynają, ale to tylko poprzez doświadczenia, które bardziej na początku im destabilizują pole życia i to wszystko, czego doświadczają, niż służą temu, bo na początku zawsze się to tak odczuwa, szczególnie wtedy, kiedy ma się dużo jeszcze takich interpretacyjnych programów, które no, można tak powiedzieć, że już należą do fałszywego systemu przekonań, nieadekwatnego z tą rzeczywistością, do której powoli macie dostęp, bo jeszcze nie powiedziałbym, że w niej funkcjonujecie. I po to też, moi mili, jest to okno czasowe, żeby można to było te jeszcze nastawnie na tyle precyzyjnie nastawić i zdobyć świadomość operacyjną, a nie tylko świadomość senną. Bo dopóki jest to świadomość senna, ona może kiedyś się obudzi. No, ale powiem tak, jej obudzenie na pewno nie będzie przez najbliższe co najmniej kilkaset lat, przynajmniej na potencjale, na tą chwilę mówiąc, łatwiejsze i skuteczniejsze. Więc jeżeli istota podąża drogą rozwoju świadomości indywidualnej, to ten czas jest absolutnie w ogóle najistotniejszy i najlepszy do tego, żeby pewne rzeczy przedsięwziąć właśnie w nim. Natomiast inny czas, czy przed, czy po, no będą to zupełnie nieadekwatne i dużo trudniejsze momenty do ewolucji świadomości indywidualnej. Być może uporządkuje się, uda się
nam uporządkować trochę tą rzeczywistość na tyle, że łatwiej będzie szedł proces taki cywilizacyjny, jeśli się uda, że ta cywilizacja się w ogóle zamanifestuje, ale jeśli chodzi o świadomość indywidualną, to będzie dużo, dużo, dużo trudniej. I to może niekoniecznie optymistyczną konkluzją zakończymy dzisiaj, moi mili. Szaman jest jutro ostatni dzień w Kazimierzu, więc w piątek już, jak się uda, audycja będzie z Kondratą. No a jutro może się jeszcze uda nadać z Kazimierza. Także pozdrawiam wszystkich i życzę wam dobrej nocy. Trzymajcie się.